Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pierwsza niedziela Adwentu. Dziś na kazaniu usłyszałem piękne słowa. Dziękuję za te słowa. Że warto spłonąć w oczekiwaniu na przyjście Pana. Warto spłonąć jak ta adwentowa świeca jest postawiona. Zapraszam, można sprawdzić. Piękne słowa. Teraz chciałbym poruszyć temat szopki betlejemskiej. Znalazłem ciekawy taki tutaj dokument, że szopki powstały za przyczyną świętego Franciszka, urodzonego 1181 roku w Asyżu. Włoski duchowny katolicki, średniowieczny mistyk i stygmatyk, założyciel zakonu żebraczego. 24 grudnia 1223 roku zorganizował on w Grecji pierwszą na świecie, pierwszą na świecie żywą szopkę bożonarodzeniową. Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejemskiej w naturalnej skali wraz z osobami i żywymi zwierzętami. Jeszcze dalej, ale tak w skrócie przeczytam. Tak. Gdy w roku 1225 roku zmarł święty Franciszek, jego zakon kontynuował zwyczaj budowania szopek. Okazało się, że ten prosty sposób prezentowania treści ewangelicznych w szczególny sposób trafia do wiernych. Szopki w Europie. Początkowo szopki powstawały przy klasztorach franciszkańskich, jednak z czasem tradycja ich budowania rozpowszechniła się w całej Europie. Najbardziej rozwinęła się we Włoszech, gdzie można je oglądać nie tylko w czasie Bożego Narodzenia. Tak. I potem te szopki się... tradycja w kościołach budowania i tak dalej. Ale założyciel, że tak powiem, pomysłodawcą był mistyk, święty Franciszek z Asyżu. Mistyk, co za piękne słowo. Mistycyzm jest wszystkim. Mistycyzm. Tak. Mistycy współpracują z Bogiem. Oni wsłuchują się w głos Boga. Jak to powiedział Adam Mickiewicz. Jezus narodzi się w betlejemskim żłobie, ale biada, jeżeli nie narodzi się w tobie. Tak. Tak, piękny zwyczaj. Kiedyś zapukał do mnie szanowny pan świadek Jehowy, a ja jak to ja? Nie? Taki trochę zadziora, no. Stasi zawsze tak, jak to się mówi. No proszę wejść. I na, tak tylko chociaż dwa zdania. Bo przecież nie trzasnę drzwiami przed nosem, nie? No to jestem wychowany. No i mówił, że a po co choinka? A po co choinka? Nie? A po co choinka? Ja bym mógł odpowiedzieć, mam 100 odpowiedzi, ale wolałbym nie żadnej tam, po co dyskusję wchodzić. A po co krawat? Nie? A po co się golić? Wszystko po co. Nie? Mistycyzm. Mistycyzm nie jest po co. Mistycyzm jest po coś. Bóg stworzył mistycyzm. Tak. Zielonoświątkowcy z kolei mówią z kolei. A Maryja była zwykłą kobietą. Miałam taką znajomą przyjaciółkę, która się przyjaźnili i te drogi nasze się rozeszły właśnie z tego powodu. Że Maryja była i że w Piśmie Świętym nie jest nic napisane, że to było, że tam trzeba się modlić się do Maryi. Kochani, ile jest sprzeczek o to? Pan Jezus powiedział, wiele mam jeszcze wam do powiedzenia. Ale teraz byście tego nie znieśli. Ale gdy Duch Prawdy przyjdzie, On was doprowadzi do całej prawdy. Zwróćcie uwagę na słowo, wiele mam jeszcze wam do powiedzenia. Czyli nie to, co było zapisane w Ewangelii, ale to, co powie Jezus Chrystus przez Ducha Świętego, co nie jest zapisane. Tam w innym miejscu jest napisane, że wiele
jeszcze słów można byłoby napisać, ale wszystkie książki, cała kula ziemska nie pomieściłaby tych wszystkich książek. A powiedzieli, zielonoświątkowiec powiedział, że bo nie jest nic napisane tam coś o Maryi. I nie, dokończę tę dyskusję ze Świadkiem Jehowym, bo tak nie jest napisane. Ale Pan Jezus powiedział, że On, gdy Duch Prawdy przyjdzie, doprowadzi was do całej prawdy. Wiele wam mam do powiedzenia. Czyli oprócz tego, co jest napisane, jeszcze spływają słowa z Ducha Świętego. Po co choinka? Po co choinka? Tak. Tak, pamiętam, jak w domu śpiewaliśmy kolędy, mistycyzm. Bo moje powołanie się wzięło. Przy kolędach wujek śpiewał. Szpak tenorem krzyknie czasem, a gołąbek gruchnie basem. Tak, miał książeczkę z wojny. Tak, pamiętam, jak ja się cieszyłem u nas w domu. Było piękne dzieciństwo, dostałem taką skrzyneczkę z narzędziami. Młotek czarny był, trzoneczek czerwony. Tam była taka malutka żaszka, śrubokręcik. Mistycyzm, to jest mistycyzm. Mistycyzm, tak. Oczywiście wszystko nie należy przesadzać, wiadomo, nie? Teraz pomarańcze się jadło Boże Narodzenie, a teraz cały rok, nie? Można kupić. Zmieniły się te czasy rzeczywiście. No, tak, mistycyzm. Po co?